5 marca 1940 roku Biuro Polityczne Partii Komunistycznej w Związku Sowieckim podjęło decyzję o eksterminowaniu 25 tysięcy polskich obywateli zdefiniowanych jako wrogowie Związku Sowieckiego. Wystawa prezentowana w Muzeum II Wojny Światowej opowiada o segmencie ofiar zbrodni katyńskiej, o ponad 6 tysiącach funkcjonariuszy osadzonych w obozie w Ostaszkowie, których systematycznie wywożono w kwietniu i w maju i mordowano w kazamatach NKWD. Skrzynka pocztowa 37 to adres pocztowy Ostaszkowa, adres, którym do wiosny 40 roku mogły posługiwać się rodziny, by nawiązać kontakt z uwięzionymi tam polskimi policjantami, funkcjonariuszami służby więziennej i innych służb mundurowych. Te kartki z bardzo poruszającymi przesłaniami zaadresowane właśnie Ostaszków, skrzynka pocztowa 37, to są te kartki, które wraz z ofiarami zbrodni katyńskiej zawędrowały do dołu śmierci, są stamtąd wydobywane. I ten tytuł miał nawiązywać do miejsca pojmowanego zarówno jako konkretny monaster, który przecież do tej pory istnieje i w którym ta wystawa pierwotnie miała stanąć, jak i do tęsknoty rodzin, do próby podtrzymywania tej relacji, pomimo tego, że rodziny były przecież oddalone od swoich mężów, ojców czy braci. W pięknym monasterze z końcówki XVI i z XVII wieku komuniści zrobili miejsce, które stało się przystankiem do przerażającej śmierci, miejsce, które wypełnili bólem, cierpieniem, oczekiwaniem rozwiązania sytuacji. To rozwiązanie było tragiczne, więc ta wystawa pokazuje też istotę działania systemu komunistycznego, który to, co piękne, wzniosłe, zamienia w sanktuarium zła. Zadośćuczyniamy ofiarom i potępiamy sprawców, aby żyć w lepszym, w spokojnym świecie. Trzeba rozliczyć zbrodnie tego świata z wieku XX. Ta historia jest opowiedziana przede wszystkim przez dokumenty. Dokumenty sowieckie, listy rodzin, fragmenty wspomnień tych, którzy przeżyli. Chciałyśmy pokazać zbrodnię, uwięzienie w Ostaszkowie, moment przybycia do klasztoru, oczyma tych, którzy w tym uczestniczyli. Jest coś fascynującego w pracy nad taką ekspozycją, bo w gruncie rzeczy przywraca się rzeczy, czy historie, czy osoby, które gdzieś zniknęły albo kojarzą się nam tylko z dołami śmierci. I nagle dostajemy setki zdjęć, twarzy i w gruncie rzeczy osią tego pomysłu było to, żeby stworzyć taki horyzont, taką linię portretów. I nawet zabieg graficzny był taki, że portrety są doświetlone, że bez względu na to, jakbyśmy to doświetlali, to zawsze te portrety są tym głównym elementem budującym to napięcie. No i to drugi punkt to jest ta gablota, która jest w centrum, ale z drugiej strony jest to zawieszone nad tą gablotą lustro, które trochę jak gdyby odmienia tą sytuację, znaczy z tego spojrzenia w dół, w grób, w dół śmierci, no mamy sytuację taką pionową, takie napięcie duchowe.